Witam ślicznie w mojej pracowni. Dziś taki piękny, nowiuśki Asusik do mnie przyszedł. Klient poprosił, żebym go to przyspieszył i wgrał mu parę programów, bo jest świeżutko kupiony, nic w nim nie ma. Włączył, zobaczył, że działa. Piękne i5 procesor. No, okej. Wchodzę do tego nowiuśkiego komputera, pierwszy raz włączonego. I widzę Intel Core i5 o mocy 1 GHz, gdzie włączył się Turbo Boost i podkręcił go do 1,19 GHz. Okej. Też ten Turbo Boost mogli sobie darować. Wchodzę tutaj, widzę wysypane sterowniki. Zaznaczam, że komputer jest właśnie prosto z pudła wyjęty. Dobra, rozwijam procesory. 8 rdzeni po 1 GHz. Kochani moi, apeluję, nie kupujcie Asusów. Uważajcie na procesory serii i5, bo tu niezłe są jaja. Dla tych, którzy są niewtajemniczeni, procesory 1 GHz to są lata 90., początek 2000. Wtedy to też takie komputery kupowaliśmy za grube 1000 zł. W tym momencie 1 GHz to komórka ma po 2,4, 2,8 GHz rdzeń 1 taktowanie. Przestrzegam, ten komputer jest słabszy od 4-letniego telefonu ze średniej półki. A nalepka Intel i5, 10. generacja.